Na tę chwilę uczniowie klasy pierwszej z Krośnieńskiej jedynki czekali 2 miesiące. Oficjalnie są już pierwszakami. Była ważna uroczystość i mówiliśmy wiersze i śpiewaliśmy piosenki. Wystawiłam rękę, no i wystawiłam prawą, no i 2 palce wystawiałam. Ślubowaliśmy się, pani nas dyrektor ślubowała. Śpiewaliśmy i mówiliśmy wierszyki. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to symboliczne włączenie do społeczności szkoły. Ślubując, ci młodzi ludzie coś przyrzekają. W obecności rodziców, całej społeczności szkolnej, całego grona pedagogicznego składają przysięgę, aby godnie nas reprezentować przez najbliższe 8 lat. Podczas uroczystości dzieci zostały także pasowane na pierwszoklasistów. Jestem bardzo dumny z mojej córeczki, poszło im bardzo ładnie. No i można już powiedzieć, że jest prawdziwą pierwszoklasistką. Bardzo ważny moment dla każdego rodzica, wzruszająca chwila, bo to dziecko naprawdę staje się uczniem szkoły. Ślubowanie klas pierwszych to wieloletnia tradycja w krośnieńskich szkołach. Jest to podniosła uroczystość, dzieci bardzo przeżywają, ale jest to wspaniała uroczystość, którą zapamiętają na wiele lat. I wtedy stają się już prawowitymi uczniami danej szkoły. Ślubowanie w szkole podstawowej nr 1 złożyło 21 uczniów.